Telewizja w Polsce.pl. To są nasze gorące pytania. Maciej Wolny, kłaniam się państwu. Witam moich i państwa gości, którymi są pan poseł Robert Kwiatkowski, Lewica, i pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Panowie, kłaniam się. Witam ponownie. Trochę już zaczęliśmy w poprzedniej naszej rozmowie mówić o tym, jakie rząd podejmuje decyzje, jak funkcjonuje służba zdrowia w czasie pandemii. To teraz jest okazja, żeby pomówić o tym trochę szerzej, a to za sprawą marszu, który w sobotę odbył się w Warszawie. Marsz o wolność, tak został nazwany. I to był swoisty protest przeciw wprowadzeniu przez rząd ograniczeń w związku właśnie z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Uczestnicy byli w większości bez maseczek, mieli transparenty z napisami fałszywa pandemia, dość kłamstw, stop przymusowym szczepieniom, stop pandemii, plandemii, stop terapii genetycznej dzieci do szkoły. No takie transparenty się pojawiają. Pytanie do pana posła Krzysztofa Bosaka, czy pan się by pod takim transparentem fałszywa pandemia podpisał? No, wymienił pan kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych haseł. Pod jednymi bym się podpisał, pod innymi nie. A pytam o ten konkretny. Fałszywa pandemia? Tak, tak, tak. Ja uważam, że pandemia nie jest fałszywa. To znaczy pewne histeryczne nastroje i pewne propozycje reform życia społecznego, które przy okazji pandemii sformułowano i wdrożono, uważam, że mają fałszywy charakter i należy je odrzucić. Natomiast istnienia wirusa SARS-CoV-2 i istnienia choroby COVID-19 nie uważam za fałsz. Być może jest element fałszu w statystykach, które są wyolbrzymiane, natomiast czy prowadzone są nieprecyzyjnie, jest wiele wątpliwości. Właściwie już przedstawiono, że te testy PCR dają w wielu przypadkach wyniki fałszywie dodatnie. Więc w tym sensie możemy mówić o fałszywości statystyk, czy na przykład jeżeli ktoś, kto zmarł na jakieś ciężkie choroby, jest mu dopisywany COVID-19, to możemy mówić o sfałszowaniu statystyk. Natomiast myślę, że poddawanie całego zjawiska takiemu terminowi, no to jest jednak o krok za daleko i ja by takiego pod takim transparentem się nie podpisał. Ale ja myślę, że ten marsz, ten protest przeciw obostrzeniom, to też wyraz tego, że ludzi bardzo mocno męczy cała sytuacja związana z koronawirusem, z obostrzeniami, z lockdownami wprowadzanymi co chwila, z tymi kolejnymi falami koronawirusa. Panie pośle, do pana posła Roberta Kwiatkowskiego się zwracam. Czy pan rozumie, czy potępia to, co się w Warszawie wydarzyło? Ja tych ludzi oczywiście rozumiem, bo wszyscy mamy dosyć tej pandemii. Ona wywróciła nasze życie do góry nogami i tu posłowie nie są żadnym wyjątkiem. Ta sytuacja także dezorganizuje naszą pracę. Jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że jako, jakby to powiedzieć, pracownicy sfery budżetowej mamy zapewnione w miarę stałe wynagrodzenia, czego nie da się powiedzieć o setkach tysięcy przedsiębiorców, ludzi, którzy po prostu pozbawieni zostali pracy przez tą sytuację. I w tym sensie tych ludzi rozumiem. Natomiast organizowanie takich marszów i to bez maseczek, no to jest prosta droga, nie po wolność, tylko po śmierć. No to jest droga na cmentarz. Panie pośle, a tak samo by pan określił strajki kobiet? Przed tego typu zachowaniami. Panie pośle, czy tak samo by określił pan strajki kobiet? Oczywiście nie, ponieważ te strajki kobiet były prowadzone w zupełnie innym reżimie sanitarnym. Tam każdy na tej spontanicznej manifestacji miał maseczkę. Wiem, bo sam w nich brałem udział. Staraliśmy się też zachowywać dystans, na ile na tego typu spontanicznym zgromadzeniu jest to możliwe, ale nie, panie redaktorze, to nie są te same przypadki. No i hasła były znacząco inne. Oczywiście, hasła się różniły, być może reżim sanitarny również, choć nie we wszystkich przypadkach. Ja bym tutaj nie generalizował. Czy pan poseł Krzysztof Bosak, a raczej jak pan poseł Krzysztof Bosak patrzy również na zero tolerancji dla tego protestu? Bo na rządowym zespole zarządzania kryzysowego była rozmowa właśnie o stosowaniu tej polityki zero tolerancji dla protestujących przeciw zasadom bezpieczeństwa. No tak poinformował w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski. Co pan na to i czy uważa pan, że protest protestowi nierówny? Uważam, że są to działania rządu bezprawne. To znaczy uważam, że bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, przypomnijmy, że mamy w konstytucji trzy stany nadzwyczajne, czyli stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej,
nie ma podstawy do tego, żeby uchylać podstawowe i chronione konstytucyjnie prawa obywatelskie, a jednym z takich praw obywatelskich jest prawo do zgromadzeń. W wielu państwach europejskich wprowadzono zasady tak zwanego lockdownu, ale nie posunięto się do tego, żeby zakazać zgromadzeń. Między innymi zdaje się, że w Wielkiej Brytanii zgromadzenia są dopuszczone, natomiast działalność gospodarcza została ograniczona. To ma swoją podstawę w ogólnym myśleniu o państwie i o społeczeństwie, to znaczy wyrażanie emocji przez ludzi to jest krótkotrwałe zjawisko. Przecież takie protesty nigdy nie trwają dłużej niż kilka godzin, więc w skali ogólnego życia społecznego one są punktowe. No jeżeli w Warszawie się spotkało kilkaset czy kilka tysięcy osób, to w całej reszcie kraju przecież ludzie normalnie funkcjonują, więc w skali całego kraju to w ogóle nie ma żadnego znaczenia statystycznie. Panie pośle, a nie przekonują pana argumenty policji? Społecznej dla polityki. Czy nie przekonują pana argumenty policji, która no, wniosła taki wniosek o rozwiązanie tego marszu? On rzeczywiście został rozwiązany, ale argumentem podawanym było to, że osoby biorące udział w tym zgromadzeniu prowadzą do zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Nie przekonuje pana ten argument? Nie, absolutnie nie. No to dla mnie to są bzdurne uzasadnienia, bo to by miało uzasadnienie tylko wtedy, gdybyśmy po prostu wszystkich pod przymusem trzymali w domach, tak? I ci, co wyszli akurat na ulicę nie w celu zrobienia zakupów czy pójścia do pracy, tylko wyszli na ulicę w celu wyrażenia swojego zdania, to wtedy stwierdzamy, że oni zagrażają życiu i zdrowiu. No ale przecież nikt przy zdrowych zmysłach nic takiego nie twierdzi. Także ja uważam, policja jest oczywiście w fatalnej sytuacji, bo jest przez rząd zmuszana do wykonywania, jakby egzekwowania prawa, które same sądy stwierdzają, że jest bezprawne. To, co powinni zrobić organizatorzy, to odwołać się do sądu od zakazu tego zgromadzenia. Problem tylko z prawem o zgromadzeniach i z tym odwołaniem do sądu jest takie, że sąd rozstrzygnie to już jakiś czas po manifestacji. Przypomnę, że Marsz Niepodległości organizowany 7-8 lat temu w Warszawie został rozwiązany przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz i organizatorzy później w sądzie wygrali, że to rozwiązanie było bezprawne. Co z tego, skoro wygrali kilka miesięcy po fakcie? Więc no, jesteśmy w trudnej sytuacji. Jeżeli rząd nie respektuje praw obywatelskich, wykorzystuje trudną sytuację epidemii do tego, żeby te prawa obywatelskie po prostu sobie uchylić, stwierdzić, że ich nie ma i że teraz już nie wolno przeciwko temu rządowi nikomu manifestować, przeciwko innym można było, ale przeciwko temu to nie wolno, bo epidemia. No to policja niestety wykonuje rozkazy, bo jest hierarchiczną strukturą podległą rządowi. Można jedynie apelować po prostu do funkcjonariuszy, żeby nie byli nadgorliwi. I uważam, żeby było jasne, że to rozumowanie, które przedstawiam, dotyczy wszystkich zgromadzeń, niezależnie czy to jest prawica, czy lewica, czy to dotyczy lockdownu, czy aborcji, czy czegokolwiek w ogóle innego. Po prostu prawo do zgromadzeń jest nadrzędne względem jakichś innych regulacji państwowych. Uważam, że jedynie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego uzasadniałoby ograniczenie prawa do zgromadzeń, a i to nie bezterminowo. Przypomnijmy też, że przecież właśnie stany nadzwyczajne mogą być wprowadzane tylko na jakiś czas. No i to jest argument, który mnie, powiem, przekonuje. Pytanie, czy przekonuje pana posła Roberta Kwiatkowskiego? I panie pośle, czy nie widzi pan problemu takiego, że z jednej strony wiele tutaj takich, powiedziałbym, słów nieprzychylnych temu marszowi się posypało, pan poseł również do tych osób dołączył, ale z drugiej strony no ja zauważam coś takiego, problem chociażby z komunikacją miejską. Przecież w komunikacji miejskiej, no sam dzisiaj jechałem i autobusem, i metrem, ludzi było sporo. Część osób, która podróżuje, te maseczki albo ma w różny sposób założone, najczęściej odsłaniający nos, albo w ogóle ich nie ma. Też się takie przypadki zdarzają, więc tutaj też dochodzi, no, w pewnym sensie do zagrożenia życia i zdrowia. Z komunikacją miejską nikt nic nie robi, no bo za bardzo zrobić się raczej nie da. Natomiast kiedy jest już protest, to się tych protestów zakazuje. Nie widzi pan tutaj pewnej hipokryzji, panie pośle? Po kolei. Wie pan, jest takie powiedzenie, że nie ma biednych narodów, są tylko źle zorganizowane. I to dotyczy i Polski, i obecnej sytuacji także. Pan mówi o komunikacji zbiorowej. No oczywiście nie da się tego wyeliminować. Mało tego, nie warto tego eliminować, bo istnieją badania naukowe potwierdzone innymi badaniami, z których wynika, że ta transmisja wirusa w środkach komunikacji miejskiej, w transporcie zbiorowym jest minimalna. Pod warunkiem oczywiście, i tu przechodzę do zasadniczego wątku, że my sami wykazujemy niezbędną dozę odpowiedzialności i nie tylko sami nie chcemy się zarazić, ale też zrobimy wszystko, żeby innych nie zarazić. Jednym słowem, maseczki, dystans i dezynfekcja. I to po prostu powinno dotyczyć wszystkich i każdego z nas oddzielnie. Jak z tym jest, widzimy sami najlepiej.
Po drugie, może pana zaskoczę, ale w tej części, w której pan poseł Bosak mówił o stanach nadzwyczajnych, ja się z nim absolutnie zgadzam, bo rząd powinien był, moim zdaniem, wprowadzić stan, jeden ze stanów nadzwyczajnych, najprawdopodobniej stan klęski żywiołowej, na wiosnę ubiegłego roku. No tylko wtedy wprawdzie ludzie mieliby lepiej i sytuacja byłaby jasna, na przykład jeśli chodzi o wypłacanie odszkodowań przedsiębiorcom, no ale pan prezydent, pan Andrzej Duda nie mógłby startować w wyborach prezydenckich i te wybory trzeba byłoby przełożyć, ponieważ stan klęski żywiołowej czy w ogóle stany nadzwyczajne z definicji oznaczają przesunięcie wyborów i słusznie, nie mielibyśmy tych żenujących pomysłów z wyborami kopertowymi, nie stracilibyśmy jako państwo 70 milionów złotych na te wybory i na pakiety, które gdzieś tam w Poczcie Polskiej dalej zalegają i tak dalej, i tak dalej. No, ale stan, żyła bieżąca partyjna polityka. Stan klęski żywiołowej, no to coś, co już w zasadzie chyba szans większych na wprowadzenie tego nie ma, ale chcę zapytać też panów. No myślę, że już to jest trochę za późno, że trzeba było, jeżeli podejmować te decyzje, to troszeczkę wcześniej, natomiast teraz mamy kolejny lockdown. I pan wie, że to się na pewno nie wydarzy. Ja mam nadzieję, że pan ma rację, ale no naprawdę nie wiemy, czy nam się uda wszystkich wyszczepić do końca wakacji. Panie pośle, to zapytam jeszcze, dopytam może, jak pan ocenia te decyzje, które zostały podjęte w ostatnim czasie, ten ogólnokrajowy lockdown, obostrzenia na terenie całego kraju, obowiązujące do soboty, do 9 kwietnia, w całym kraju mamy zamknięte hotele, części sklepów w galeriach handlowych, kina, teatry, muzea, galerie sztuki, kasyna, baseny, stoki narciarskie, kluby, fitness, siłownie od poniedziałku, dzieci z najmłodszych klas wracają do nauki zdalnej, a rząd zaleca także pracę online wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jaka jest ocena z pana strony? Pan poseł Robert Kwiatkowski. A do mnie. No wie pan, to są trudne i złe decyzje, ale każda alternatywa jest gorsza. Ja się pozostaje się jedynie zapytać, gdzie był rząd, jak dziesiątki tysięcy Polaków lądowały przed świętami z wysp, wracały do Polski. No wtedy to o tą kwarantannę aż się prosiło. Myśmy wiedzieli, że ten wirus z Wysp Brytyjskich, ta odmiana brytyjska jest bardziej zaraźliwa. No nie jest przypadkiem, że pierwszą ofiarą byli mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Więc nie ma się co dziwić, że w tej dramatycznej sytuacji, do której doprowadziły zaniechania rządu, wprowadza się teraz takie drastyczne ograniczenia. Ale patrząc tak na skalę międzynarodową, nie da się zrzucić odpowiedzialności na efekt, przepraszam, nowości czy zaskoczenia. Myśmy to wszystko wiedzieli. No, rząd tłumaczy cały czas, że to jest praca tak naprawdę na żywym organizmie, operacja na żywym organizmie, więc ciężko ocenić, które decyzje będą ok, które będą złe w podejmowaniu na bieżąco. Czy pan poseł Krzysztof Bosak przyjmuje ten argument ze strony rządu? Ja jestem przeciwny temu, co prowadzi rząd. Ja uważam, że nie widać pozytywnych efektów tego działania, natomiast widać negatywne. I przede wszystkim też uważam, że rząd po prostu nie ma takiego prawa, żeby decydować o tym, co się dzieje z rzeczami, które do rządu nie należą. Jeżeli rząd zamknąłby kilkadziesiąt gmachów administracji rządowej, 16 urzędów wojewódzkich, to do tego ma prawo, bo to są struktury, które mu podlegają. Natomiast rząd nie ma prawa decydować o nie swojej własności. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, z trudem przez kilkanaście lat budował sobie jakąś pozycję, dochodził do jakiegoś majątku po to, żeby innym ludziom dawać jakąś usługę, zarabiać na tym, utrzymywać się, ma do spłacenia kredyty, leasingi. Nagle przychodzi rząd i mówi, już tego nie będziesz robił, bo taka jest nasza decyzja. I na przykład ogłasza to o godzinie 21, że od godziny 24 czy tam następnego dnia właśnie już nie wolno pracować. I na przykład zmienia swoją decyzję wiele razy w ciągu wielu miesięcy. To jest i nie daje odszkodowania satysfakcjonującego, bo przypomnijmy, że rząd nie daje odszkodowań. Rząd zrobił swoje programy grantowe, które trafiają nie do wszystkich, nie na wszystkie miejsca pracy, na przykład branże, które mocno pracowały na studentach, tak jak gastronomia czy branża sportowa, w które rząd zdecydował się uderzyć z trudnej do wyjaśnienia przyczyny. Najbardziej kuriozalnym przykładem, z którym się spotkałem, było zamknięcie kortów tenisowych. Naprawdę stwierdzenie, że na korcie tenisowej uczeń i trener są zagęszczeni, jest ciężkim absurdem.
I na przykład jeżeli ten trener tenisa był studentem, to nie miał obowiązku płacić ZUS-u. I kiedy nie ma obowiązku płacić ZUS-u, to zgodnie z rządowymi przepisami nie należy się odszkodowanie za jego miejsce pracy. Bo rząd sam zwolnił tych ludzi z płacenia ZUS-u, po czym sam wykluczył ich z tych zapomóg. To jest tylko jeden z bardzo wielu przykładów. Panowie, więc ja uważam, że po pierwsze rząd nie ma prawa do takich działań, po drugie one nie dają pozytywnego efektu. Negatywne efekty widzimy gołym okiem. Nie ma odszkodowań, jest to dla mnie... Ale mądrych na pandemię też nie ma, bo to nie tylko w Polsce te problemy występują, ale w wielu krajach na całym świecie i trudno wskazać tutaj przykład rewelacyjnego usprawiedliwia działań postępowania niesprawiedliwych, haniebnych, szkodliwych, niszczących ludziom życia, zabraniających ludziom legalnie zarobkować. Tutaj postawić kropkę. Nikogo nie goni do hotelu czy do restauracji. Poseł naprawdę. Krzysztof Bosak, Konfederacja, i pan poseł Robert Kwiatkowski z Lewicy byli moimi państwa gośćmi. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się, udanego dnia panom życzę, a państwa zachęcam oczywiście do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce. Za chwilę informacje sportowe.